wolontariuszem podczas 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworznie jest Sebastian Pycia, któremu udało się zebrać ponad 2000 zł. Przekazujemy Sebastianowi oficjalne rozliczenie tegorocznego finału. Jakie to jest uczucie, będąc rekordzistą? Ciężko powiedzieć, nie spodziewałem się takiego wyniku. Tak naprawdę ten wynik to wynik mieszkańców naszego miasta oraz mojego pomocnika, bo w moim imieniu te pieniążki zbierał Spider-Man i mieszkańcy, przyznam szczerze, chętnie wrzucali mu te pieniądze. Więc ten wynik 2429 zł to jest zasługa każdego z mieszkańców, którzy wrzucili do tej puszki symboliczną złotówkę, a tak naprawdę tych banknotów zdarzało się wiele. Nie pierwszy raz wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wiem, że trzeba to robić. Dawno nie byłem wolontariuszem. Po raz pierwszy od wielu lat na mój identyfikator udało się zbierać pieniążki, więc no, uczucie jest fajne, że udało się zebrać aż tyle pieniążków. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie.